Już nikt nie pamięta złotej ery XX wieku, wspaniałej techniki i okrutnych wojen. Nikt nie pamięta początków sportu i dlaczego w grze używa się psiego czerepu. Nadchodzą. Idą tu. Już są. Weszli do wioski. Bohaterów. W pozostałych rolach. Muzyka.
Scenariusz i reżyseria. Trzy razy po 100 kamieni. I tu, moi mili, wkracza nasza drużyna Polanie. W Crazy Football zaczynamy nową serię meczy. Ligę, w której będę chciał przejść grę. Czy mi się uda, nie mam pojęcia. Nigdy nie przeszedłem tej gry całkowicie. Znaczy ja. Oczywiście do pierwszej ligi doszliśmy. Pamiętam z kuzynem. Graliśmy cały weekend w to. Pamiętam, wuja jeździł gdzieś samochodem dostawczym do sklepów. Różne rzeczy tam rozwoził. Nie wiem, za gówniaka bym nie interesowałem się tam wtedy. I były dwie skrzynki pełne oranżady, pamiętam, w czerwonych butelkach i białych. Dojeździliśmy cały weekend i graliśmy ostro w Crazy Football. No i pamiętam, doszliśmy do tej pierwszej ligi, ale już samą końcówkę dokończył już kuzyn, bo ja już nie miałem siły. Poszedłem do domu i przychodzę 2-3 dni później i później nagrał sobie, spisał sobie kody do tego ostatniego meczu i pokazał mi wtedy. Wiem, że można było już przegrać ostatni mecz, bo punkty na to zbierał i pokazał mi zakończenie tej gry. Takie to było moje przejście tej gry. Dobra, kogo my sobie tutaj wybierzemy? No, przeważnie zawsze się tych bierze. Dobra, no to weźmiemy tych Warlordsów. Polanie będą występować w tym programie. Mam tutaj sobie spisane ekipy, żeby było klimatyczniej. Jakiś tam starożytnych ekip. To niech będą Rusowie. Mamy, jedziemy dalej. Rusowie, dobrze. To niech będą takie dziadki. Ostrogoci. Ostrogoci. To takie ciapy. Będą Anglosasi, Hunowie, no to niech będą Hunowie. Kogo my tu jeszcze mamy? Slayersów, to niech będą Rzymianie. Jeszcze mamy? Aha, takich. To jest bardziej Hun. A jak tam się wyglądają Hunowie? O, to Hunowie to nie, to będą na przykład Galowie. Nie? Galowie. A ci będą Hunowie. Mamy ostatnią tutaj, to niech będą Wikingowie. O, no to może Wiking z Vikings. No i oczywiście my tam oczywiście bierzemy Polan. Dobra, to już mamy ustalone. Pyk.
póki chyba nie mamy pierwszego. Meczu rozegranego. No właśnie. Polanie z barbarzyńcami. No to trzeba będzie rozegrać. No dobra, to jedziemy. Będziemy się tutaj starać o jak najlepszy wynik. Pierwsze co to? Mordobicie. Ej, niechcący piłka wpadła do bramki. No dobra. Nie, miałeś... Lej go. I czapa. Dobra, tylko gdzieś tam. Chodź tu z tym pasaczkiem. Wywal gdzieś tam. O, a ja tu mam nozyk i się będziemy lać. A i masz w oko. Fajnie by było zapolować na bramkarza, nie? Może spróbuję go dziabnąć. On chyba swojemu dziabnę. A masz. Ja mam żółwia chyba. Mecz nie przebiega tak, jak bym chciał. Tylko daj ci mi felka. Ło, ała. To musiał boleć. Zaledwie 2 dolary. I klepanie czaszki. Biegnij po scyzoryk. Ten ma scyzoryk. Mam go! Spadła. No. Daj go tam. Za bardzo się skupiam na tym, żeby ich napierniczać. Następna była. I klepanie. Wow! Polek. Cała głowa. Dobra, mam tu scyzoryk. Puść tą głowę. O! Tak jest ładniej.
To środkowanie tam w pole karne. O, jest bramkarz, jest bramkarz. Aj. Dobrze by było bramkarza wyeliminować. A dawaj go. O kurde, ciężko właśnie bramkarza jest wyeliminować, bo on od razu wykupuje piłkę i nie można go tam ponapierniczać w rogu. O, ja muszę tak patrzeć, bo ilu ich tutaj zostało. Jest ten i bramkarz, tak? Oj! Nie! Dobra. Ale to mówię, to jest trzecia bodajże, czy czwarta liga. Nie rzuć tą głowę. Muszę go zabrać, no. Świnio. To już była końcówka, to fajnie jest finishem zakończyć. No i mamy tak pierwszą właśnie wygraną. 6 do jaja oraz głowy też 6 do jaja. Pieniążki 270 tysięcy. No i tutaj trzeba bardzo uważać z tymi wydatkami. Po każdym meczu będziemy sobie zapisywać nie pamiętam, gdzie to było, to? To jest... Aha, to są statystyki. Rezultat, o! To sobie spiszemy. O, no i dobra. To jest, o, to jest czwarta liga. Mamy pierwsze... 3 punkty. Właśnie nie wiem, czy to jest chyba mecz i rewanż. W takim razie to będzie 6 meczy. Dobra. No i tutaj trzeba będzie zreperować ich. To jest takie chyba małe leczenie. Czy to było małe leczenie? To było małe leczenie. A to? Nie wiem właśnie, czy na maksa to leczyć, bo to jest najdroższe leczenie, ale... Wiem, że można pojedynczo jakoś też leczyć. Właśnie. Ale widzę, że ekipa już jest. No i mamy 63 tysiące w tej chwili kredytów na koncie. Więc tymi pieniążkami trzeba dysponować i sobie zbierać, bo później będzie masakra. Wiem o tym. No i co? Na następny mecz. Zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej.